z polskich rzeczy. Mam nadzieję, że obudzą się niektórzy nasi artyści, którzy no, troszeczkę w letargu są i wydadzą nowe płyty. Mam tu na myśli przede wszystkim Fisza, którego bardzo lubię. Pomijam to, że z moim sąsiadem. Natomiast bardzo czekam na jego płytę i mam nadzieję, że to będzie fajna płyta. Mam nadzieję, że Ostry znowu zaskoczy nas czymś fajnym i jakąś fajną produkcją po tych, które wydał w tym roku, a przypomnijmy, że Poe, że produkcja Abradaba, że własna jego płyta i to wszystko naprawdę rzeczy bardzo zacne. Wtedy wydał dwie płyty, ale wiem, że już nagrywa kolejną, więc ci ludzie związani z hip-hopem tworzą zupełnie nowe rzeczy i to jest fajne, że to się rozwija. Mam nadzieję, że zostanę zaskoczony przez polską elektronikę, że to jeszcze pójdzie krok do przodu. Mam nadzieję, że Tomek Stańko wyda nową płytę, bo ja zawsze czekam na jego nowe płyty, bo po prostu no, jest mistrzem. Więc takich tych płyt oczekiwanych przeze mnie jest bardzo dużo. I mam nadzieję, że nie będzie niedobrych płyt nagrywanych przez tak dobrych muzyków jak na przykład Kombi. Oni są naprawdę, Waldek Tkaczyk i Grzesiek Skawiński są świetnymi muzykami i bardzo dużo potrafią i są świetnymi kompozytorami. I ich stać na dużo więcej niż to, co wydali w tym roku. Wydarzenie, na które najbardziej czekam, to jest powrót na scenę i powrót do zdrowia Nergala. Naprawdę temu człowiekowi bardzo, bardzo dobrze życzę. Cieszę się, że jego kobieta go tak mocno wspiera, że jego fani wspierają. I to jest bardzo zdolny muzyk.